Gościem rzeczy o biznesie jest pan profesor Marek Michalski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie profesorze, w środę rozpoczyna się konferencja sprzedawcy wiatru, czyli czy jesteśmy skazani na piramidy finansowe. Wydawać by się mogło, że mamy dostęp już nieograniczony do wiedzy, nie potrzebujemy w sposób trudny docierać do informacji, bo informacja jest dostępna w smartfonie. Smartfon jest coraz częściej kupowanym telefonem, czyli mamy dostęp do internetu, dostęp do informacji. Ale mimo tego świadomość ekonomiczna społeczeństwa jest bardzo niska. I z czego wynika to, że dajemy się nabierać co jakiś czas, ale nie tylko my, bo w innych krajach również, na piramidy finansowe. Tak, ja tylko uzupełnię to, co pan redaktor zauważył, że w zeszłym roku w listopadzie liczba osób, którzy weszli do internetu za pomocą urządzeń mobilnych, przekroczyła liczbę tych, którzy korzystają z typowego komputera. A zatem rzeczywiście jest tak, jak pan powiedział, możemy już w pełni powiedzieć, że staliśmy się na tyle mobilni, że wchodzimy do internetu, do przestrzeni cyfrowej jednym kliknięciem. A zatem dlaczego piramidy finansowe? To nie jest zjawisko nowe. Co prawda w literaturze przedmiotu, w literaturze ekonomicznej mówi się, że to jest schemat Ponziego, że to jest rok 20, Boston, ale geneza tego zjawiska, jakim są piramidy finansowe, sięga przełomu XVII-XVIII wieku. I ten model zachowań ludzkich pojawia się, powtarza co jakiś czas. I mimo, że przeszliśmy przecież od tego XVIII wieku bardzo długą drogę, dzisiaj rynki finansowe poddane są regulacji, o której trudno było nawet marzyć kilkadziesiąt lat temu, a co dopiero 200 czy 300, to dalej jesteśmy, jak powiedzieliśmy w temacie konferencji, skazani na, aczkolwiek jest to z naszej strony pytanie, ale dalej występują te zjawiska, jakimi są piramidy finansowe i wciąż nie umiemy sobie z tym zjawiskiem poradzić. Kto najczęściej się nabiera na piramidę finansową? To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo nabierają się i ci najubożsi, ale też nabierają się najbogatsi. Przecież jak się przypatrzymy piramidzie Madoffa, Madoff Securities Investment działał od 1960 roku do 2008 roku, kilkadziesiąt lat. Klientami tego przedsięwzięcia, tej spółki były osoby wręcz ze szczytów społeczeństwa amerykańskiego. Kevin Bacon, John Malkovich, Fundacja Uniwersytetu Columbia, kilka znaczących banków. Oni wszyscy zaufali tej instytucji, która okazała się być największą jak dotychczas piramidą finansową w historii. Co nas najbardziej kusi w piramidzie finansowej? To, że będziemy mieli ten zysk niebotyczny i już sobie wyobrażamy, na co te pieniądze wydamy, trawestując nieco jedną z reklam, że pensje jeszcze nie wypłacone, a już w główkach roztrwonione. Zgadza się, bo mówi się, że piramidy finansowe to takie zjawisko z pogranicza asymetrii informacji i zachowań, czy ekonomii behawioralnej, czyli pewne takie stadne zachowania, ale z drugiej strony chęć zysku, wręcz chciwość, która nas motywuje do tego, żeby zaryzykować. Bo piramida finansowa oparta jest na takim założeniu, że ktoś oferuje nam ponadprzeciętną stopę zwrotu. Ponadprzeciętną, czyli to, co jest dookoła nas, nagle zostaje przykryte tym mirażem niebotycznych w rzeczy samej zysku. Gdzie jest nadzór finansowy w takich krajach, gdzie dochodzi do tego rodzaju piramid finansowych? Piramid, z którymi my w Polsce
też żeśmy się spotykali i to nie tylko na początku lat 90. ubiegłego już wieku, ale i kilka lat temu. Tak, bo jeszcze wrócę do tej kwestii. Przecież jak Lech Grobarny organizował swoją bezpieczną kasę oszczędności, to była pierwsza piramida finansowa, jaka zaistniała w nowej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej w Polsce, 89 rok, to przecież oferował 300% zysku. Siergieja Marodowa w Rosji w latach, na początku lat 90. 1000% zysku. Madoff około między 8 a 12% rocznego zysku. To były ten magnes, który przyciągał wszystkich, również tych, którzy mają taką żyłkę hazardu, nawet nie do końca uświadomioną. No a gdzie właśnie ten nadzór finansowy? Gdzie on przespał to? On się dał nabrać? On nie dostrzegł tych zagrożeń? Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że mówimy o takim okresie ostatnich 20-30 lat. I o ile jeszcze tego nadzoru finansowego w Polsce nie było wtedy, kiedy była afera związana z Bezpieczną Kasą Oszczędności, z galicyjskim trustem Kotarby, to jest początek lat 90., to przecież ten nadzór już dobrze funkcjonował w 2013, kiedy spotkaliśmy się z FinRoyalem, a później z Ambergold. Mhm. Ale tak samo ten nadzór przecież dobrze funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, a mimo wszystko Madoff mógł działać te kilkadziesiąt lat, a przez ostatnie 13 lat, czyli do 2008 roku, w ogóle nie prowadząc żadnej działalności inwestycyjnej. Mhm. Nadzór dokonywał pewnych kontroli, ale nigdy nie sprawdził tego, co jest zapisane w księgach z wartością środków na rachunkach. I to był ten moment przeoczenia. Rzeczywiście to jest wyzwanie. Piramidy finansowe, w ogóle ten obszar usług finansowych, to jest wyzwanie dla nadzoru i właściwego skonstruowania modelu działania nadzoru. I myślę, że do końca jeszcze nie osiągnęliśmy tego momentu optymalnego. I właśnie temu ma być poświęcona nasza konferencja. Chcemy sobie zadać pytanie, jakimi środkami możemy chronić się przed nadużyciami związanymi właśnie z tym omamieniem nas chęcią ponadprzeciętnego zysku. No właśnie, bo zastanawiam się, gdzie w tym wszystkim jest edukacja ekonomiczna. Gdzie państwo powinno wykonać swoją robotę, bo jedna rzecz to jest oczywiście nadzór, o którym pan wspomniał, ale gdy będziemy świadomi tego, że nie ma tak zwanych darmowych obiadów, ani że ponadprzeciętne wynagrodzenie nie jest niczym normalnym, ani takim okazyjnym, z którego warto skorzystać, to jeśli będziemy tego uczeni od młodego, no to powinniśmy jednak nie dać się temu zwieść, to nie powinna być dla nas przynęta. Kilka dni temu byłem w Muszynie na spotkaniu biznesu i przedsiębiorców i tam dokonano prezentacji takiej bardzo ciekawej inicjatywy edukacji ekonomicznej i w przedszkolach, i w szkole podstawowej 1-3, w klasach 1-3. Bardzo ciekawy pomysł, żeby edukować młodych ludzi podstawowych rzeczy, warsztaty, a za PRL-u, jak pamiętam, mieliśmy w szkole SKO, czyli tą szkolną kasę oszczędności, która uczyła nas, że jeżeli odłożysz, to masz, a nie, że jakieś gigantyczne nagle frukty spadną ci z nieba. Pełna zgoda, podpisuje się oburącz pod tymi słowy, dlatego że ta edukacja ekonomiczna wciąż kuleje. Ja prowadzę zajęcia z prawa gospodarczego. A trudno sobie wyobrazić znajomość regulacji prawno-gospodarczych bez znajomości tych podstawowych mechanizmów. I proszę mi wierzyć, za każdym razem, kiedy stykam się ze swoimi studentami, kolejnymi rocznikami, mam nieodparte wrażenie, że ta edukacja nie funkcjonuje tak dobrze, jak powinna. Jak powinna funkcjonować w tych społeczeństwach, które działają w obszarze gospodarki rynkowej. Z tym mamy duże zaległości i to powinno się robić, zaczynać już na poziomie szkoły podstawowej, bo ludzie młodzi muszą mieć świadomość tego, że 2 plus 2 to jest zawsze 4. 5 nigdy się z tego nie da.
Piękna puenta naszej rozmowy. Profesor Marek Michalski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW. Rozmawialiśmy o konferencji. Sprzedawcy wiatru, czyli czy jesteśmy skazani na piramidy finansowe. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. I to wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie o godzinie 12 prosto z parkietu, a o godzinie 13 Rzecz o Prawie Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia.